Miasta państwa Mezopotamii. Mamy tutaj około 3500 lat przed naszą erą, powstanie pierwszych państw sumerskich. Mamy tutaj fantastyczną rzecz jak XVIII wiek przed naszą erą, szczyt potęgi państwa babilońskiego. Miasta państwa Mezopotamii. Na co będę zwracać uwagę? Dlaczego pierwsze cywilizacje powstały nad wielkimi rzekami? Kiedy i gdzie powstały pierwsze państwa? Jakie są największe dokonania ludów Mezopotamii? Cywilizacje wielkich rzek. W dawnych czasach ludzie osiedlali się najczęściej w pobliżu wielkich rzek. Jednym z takich miejsc była Mezopotamia na Bliskim Wschodzie, kraina między Eufratem i Tygrysem. Rzeki te każdego roku zalewały rozległe tereny, nawadniały je i pozostawiały na nich żyzny muł. Coroczne wylewy oraz gorący klimat sprawiały, że tamtejsze ziemie wznosiły wysokie plony. Zbierano je nawet kilka razy do roku. Dzięki temu szybko rozwijało się rolnictwo i żyło tam coraz więcej ludzi. Wysokie temperatury panujące na tych terenach powodowały, że do uprawy nadawała się tylko ziemia leżąca w pobliżu rzek. Aby doprowadzić wodę do dalej połowonych pól, rolnicy zaczęli budować kanały nawadniające. Przy kopaniu i oczyszczaniu rowów pracowało wielu ludzi. Ich praca była skuteczniejsza, gdy nadzorował ją jeden człowiek. Z czasem władza osoby pełniącej tę funkcję obejmowała coraz większy obszar, a robotnicy stawali się poddanymi zarządcy. Doprowadziło do powstania pierwszych miast i państw. Rozwinięte społeczeństwo, które stworzyło własne państwo, nazywamy cywilizacją. Wielkie rzeki nie tylko nawadniały znajdujące się w ich pobliżu pola uprawne, odgrywały rolę szlaków komunikacyjnych i handlowych. Nad rzekami powstawały osady i miasta, w których rozwijały się rzemiosło i handel. Bliski Wschód, obszar leżący na styku trzech kontynentów: Europy, Azji i Afryki. Cywilizacja. Tu rozwinięte społeczeństwo, które budowało miasta, posługiwało się pismem oraz stworzyło własne państwo. Tu mamy mapę Mezopotamii. Morze Śródziemne, Egipt i tu jest Mezopotamia. Tutaj na mapie, jak to wygląda, mniej więcej, w którym to jest miejscu. I lecimy dalej. Co ważne, słówko podatek, czyli obowiązkowa opłata w pieniądzach lub towarach na rzecz państwa w celu pokrycia jego wydatków. Wtedy to wymyślili i ten proceder trwa do dzisiaj. Cywilizacja Sumerów. Pierwszą cywilizację na terenie Mezopotamii stworzyli Sumerowie. Osiedlili się oni nad Eufratem i Tygrysem w połowie 4. tysiąclecia przed naszą erą. Sumerowie zakładali miasta państwa. Były to niewielkie państwa, w których skład wchodziło otoczone murami miasto wraz z najbliższą okolicą. Na czele takiego miasta państwa stał król. Podlegli mu urzędnicy pobierali podatki i nadzorowali pracę poddanych. Większość mieszkańców miast zajmowała się uprawą ziemi i kopaniem kanałów nawadniających. Miejscowi rzemieślnicy wytwarzali naczynia, broń, odzież i ozdoby. Z kolei kupcy prowadzili handel z innymi miastami, państwami sumeryjskimi. Dokonania Sumerów. Tutaj mamy tabliczkę. Znaki sumeryjskiego pisma klinowego odciskano na miękkich, glinianych tabliczkach za pomocą zaocznej trzciny. Miłego odczytywania. Za najważniejsze osiągnięcie mieszkańców Sumeru uznaje się stworzenie pisma. Dzięki niemu ludzie zaczęli utrwalać informacje, przechowywać je i przekazywać sobie. Wymyślili także żagiel, który umożliwił żeglugę po morzu i rzekach Mezopotamii oraz koło. Ten ostatni wynalazek wykorzystali do budowy wozów, co usprawniło przewożenie dużych i ciężkich ładunków. Ha, oni wymyślili, a najstarszy rysunek koła jest z Polski. Okej. Sumerowie umieli również wytwarzać naczynia z gliny wypalanej w piecach. Dzięki wynalezieniu koła garncarskiego mogli im nadawać idealnie okrągłe kształty. Sumeryjscy uczeni przyczynili się do rozwoju matematyki. Opracowali m.in. system liczenia, którego podstawą była liczba 60. Jest on wykorzystywany do dzisiaj, na przykład przy obliczaniu kątów oraz mierzeniu czasu. Zgodnie z założeniami tego systemu, godzina dzieli się na 60 minut, a minuta na 60 sekund, czyli wszystko, żeby utrudnić liczenie. Zostawić starożytny system z Babilonii. Znaczy z państwa Sumeru, bo jeszcze Babilonii nawet nie było. W sumeryjskim mieście państwie. Jednym z najsłynniejszych sumeryjskich miast państw było Ur. Zostało ono założone w pobliżu ujścia rzeki Eufrat do morza, dlatego było ważnym portem i bogatym ośrodkiem handlowym. Szczyt jego potęgi przypadł na XXI wiek, tyle że przed naszą erą. Zamieszkiwało tam wówczas około 65 tysięcy ludzi. Mega państwo. Kanały nawadniające.
Pola leżące z dala od rzeki były nawadniane dzięki systemowi kanałów. Gdy poziom wody w rzece opadł, kanały były napełnione przez robotników. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu specjalnych uwiązań, czyli żurawi. Pola uprawne. Aby zwiększyć powierzchnię pól uprawnych, budowano wciąż nowe kanały, które doprowadzały wodę do dalej płowonych terenów. Na odpowiednio nawodnionym polu sumerowie siali rośliny, głównie zboża, i robili z nich piwo. Dobra, ja tego nie powiedziałam. Tak, też to wymyślili. Sztandar z Ur to jeden z najcenniejszych zabytków sztuki sumeryjskiej. Ta bogato zdobiona skrzynia przedstawia mieszkańców starożytnego Ur, numerek 1. Ich zwyczaje takie jak uczty, to się ucztują gdzieś ponoć, oraz hodowane przez nich zwierzątka. Ok, targowisko. Na targowiskach w Mezopotamii handlowano przede wszystkim żywnością, wełną, skórą oraz tkaninami. Z sąsiednich krajów w zamian za wyroby rzemieślnicy czas sprowadzono m.in. metale, kamień i drewno, których brakowało w Mezopotamii. Siedziba władcy znajdowała się w sąsiedztwie świątyni. Król sumeryjskiego miasta państwa był bowiem jednocześnie kapłanem. Poddani uważali go za pośrednika między ludźmi a bogami. Spichlerze. W spichlerzach pod kontrolą władcy magazynowano zapasy zboża. Dzięki temu mieszkańcy Ur łatwiej mogli przetrwać nieurodzaj, powódź czy wojnę. Ziggurat, czyli słynna wieża Babel, tak na marginesie. Ta z Babilonii oczywiście. Nad miastem górował Ziggurat, czyli kilkupiętrowa świątynia. Na jej szczyt, gdzie stała poświęcona bóstwu kaplica, prowadziły schody. Podczas szczególnie obfitych wylewów rzeki ta najwyższa w mieście budowla była schronieniem dla mieszkańców. Okej, w Babilonii. Z czasem na terenie Mezopotamii zaczęły rozwijać się także inne cywilizacje. W drugim tysiącleciu przed naszą erą, nad Tygrysem i Eufratem, powstało silne państwo zwane Babilonią. Jego stolicą stał się Babilon, jedno z najwspanialszych miast starożytności. Słynęło ono z pięknych pałaców, świątyń i potężnych murów obronnych. Rozwijały się tam również handel i rzemiosło. Okres największej potęgi Babilonii przypadł na XVIII bodajże wiek przed naszą erą, gdy panował tu król Hammurabi. Władca ten podbił dużą część Mezopotamii, w tym sumeryjskie miasta państwa. Aby usprawnić swoje państwo, Hammurabi kazał spisać jeden z najstarszych znanych zbiorów praw, zwanych kodeksem Hammurabiego. Kary zapisane w kodeksie były bardzo surowe. Jeden z przepisów prawnych brzmiał: jeśli syn ojca swego uderzył, rękę łutną. Babilończycy przejęli od Sumerów wiele odkryć i wynalazków. Z kolei sami wnieśli znaczący wkład w rozwój matematyki. Potrafili wykonywać skomplikowane obliczenia na bardzo dużych liczbach oraz działania na ułamkach. Babilońscy uczeni prowadzili też dokładne obserwacje astronomiczne. Na ich podstawie opracowali 12-miesięczny kalendarz, w którym tydzień składał się z 7 dni. Hammurabi. Bo trochę będzie widać. Został postawiony na płaskorzeźbie. Widać na niej także jednego z bogów babilońskich. No dobrze, kumple, nie? Wręczano królowi symbole jego wręczającego z królowi symbole jego władzy. Poniżej wyryto prawa składające się na kodeks Hammurabiego. Tam trójeczkę, pełno praw. Dobra. Miasto Babilon opisał grecki historyk Herodot, żyjący w V wieku przed naszą erą. A zbudowane było tak porządnie, jak żadne inne ze znanych nam miast. Naprzód biegnie dookoła niego głęboki, szeroki rów pełen wody. Potem idzie szeroki, wysoki mur. Ponad murem wznieśli jednopiętrowe wieże, a między wieżami zostawili miejsce jako drogę objazdową, po której mogła jechać czwórka koni. Dookoła muru było 100 bram. W środku miejsca świątynnego wybudowana jest masywna wieża, a na tej wieży stoi jeszcze jedna wieża, a na drugiej znowu trzecia i tak dalej, aż do 8 wież. Brama Isztar była jedną z głównych bram starożytnego Babilonu. Pokrywało ją niebieskie cegły oraz zdobienia przedstawiające sylwetki byków oraz lwów. Mezopotamia współcześnie. W XXI wieku
Na terenie dawnej Mezopotamii leży kilka państw, w tym Irak, Turcja i Syria. Pozostałości miast sumeryjskich i babilońskich są dzisiaj badane przez archeologów. Dzięki ich pracy nasza wiedza o dawnych cywilizacjach w Mezopotamii jest coraz bogatsza. Obecnie największym miastem na tym obszarze jest założony w VIII wieku Bagdad. To liczące około 7 milionów mieszkańców miasto jest stolicą Iraku. W XX i na początku XXI wieku w Mezopotamii prowadzono badania zbrojne. Z powodu ostatniej wojny w Iraku przez kilka lat stacjonowały wojska międzynarodowe, m.in. polscy żołnierze. W latach 2003-2004 obóz polskich żołnierzy znajdował się w pobliżu ruin starożytnego Babilonu. Polscy żołnierze przebywali w Iraku w latach 2003-2011. Ich zdaniem było czuwanie nad pokojowym wprowadzeniem demokracji w tym państwie. Okej. Okay. Ogólnie Mezopotamia znaczy po prostu między rzeczy, między rzekami, nie? Teren. Ok, jedziemy dalej. To już wiem, czyli podsumowanie. Najstarsze cywilizacje powstawały nad wielkimi rzekami, których wylewy stwarzały warunki do rozwoju rolnictwa. Jedna z nich rozwinęła się w Mezopotamii, krainie połowionej na Bliskim Wschodzie między Tygrysem i Eufratem. Najstarsze państwa założyli w IV tysiącleciu przed naszą erą Sumerowie. Były to państwa miasta obejmujące miasto i jego najbliższe okolice. Najważniejszym dokonaniem Sumerów było stworzenie pisma. Ponadto przypisuje im się wynalezienie koła, żagla i koła garterskiego. W drugim tysiącleciu przed naszą erą w Mezopotamii powstało silne państwo Babilonia. Jednym z jego władców był żyjący w XVIII wieku przed naszą erą Hammurabi. Na polecenie władcy Babilończycy opracowali zbiór surowych praw zwanych kodeksem Hammurabiego. Byli doskonałymi matematykami. Jasnomami stworzyli kalendarz zbliżony do używanego współcześnie. I tyle o Mezopotamii.